Witajcie, kochani. Nasza mała Maryja w tym roku to droga z książką Matka Boża Uwalniająca. Przypominam o tym dlatego, że wiele osób pyta mnie, skąd dobieram słowo. Więc właśnie idziemy według tej książki, aby przez cały październik towarzyszyć Matce Bożej w jej miłości do Jezusa. Dzisiaj posłuchajcie fragmentu z Ewangelii według świętego Łukasza. Potem Jezus poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany, a matka jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. Dzisiejszy fragment to taki fragment życia ukrytego. Wracają z Jerozolimy, gdzie odnaleźli 12-letniego Jezusa i to jest ten moment ukrytego życia. Dzisiaj chciałabym was zachęcić do tego, aby się zachwycić swoim życiem. To właśnie tam, w tym ukryciu, nie wiemy, jak Jezus opowiadał o doświadczeniach w świątyni, co Matka Boża przeżywała. Nie wiemy, nie jest to opisane, to było życie ukryte, intymne, bardzo bliskie. Chcę was dzisiaj wszystkich zachęcić do tego, abyśmy prosili Ducha Świętego, daj mi na nowo zachwycić się moim życiem ukrytym. Tymi momentami, kiedy jestem z Jezusem, z Maryją, a nikt tego nie widzi. I chcę was mocno zachęcić, chwyćcie swoje życie. Niech ono się nie toczy, niech ono się nie dzieje samo w sobie, tylko niech tam będą nasze decyzje, nasze wybory. Ja chcę żyć szczęśliwie, chcę żyć radośnie, chcę, aby moja codzienność była blisko Jezusa i Maryi. Zachwyć się swoim życiem na nowo. Prośmy o to Matkę Bożą. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Życzę Wam i sobie i Madzi, która jest za kamerą, tego, abyśmy byli ludźmi zachwyconymi życiem, darem życia. I dlatego dzisiaj jeszcze zapraszam Was do kontynuacji modlitwy pieśnią Zachwycony Bóg. Uczmy się od Boga zachwytu. Pięknego dnia.